Tak, to kolejny odcinek magazynu Cała Prawda o Futbolu. Dziś podyskutujemy sobie o Lidze Mistrzów, jako że we wtorek i w środę już ostatnia kolejka fazy grupowej. Dlatego musimy się dzisiaj zająć Ligą Mistrzów. Moim i Państwa gościem jest zawodnik czarnych odmuchów Arkadiusz Wąchała. Dzień dobry. Marcin Gad, witam serdecznie. Rozpoczniemy od grupy B. Bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ trzy zespoły walczą o awans, a mianowicie VfL Wolfsburg, Manchester United, a także PSV Eindhoven. Jednak kluczowym spotkaniem będzie pojedynek Wolfsburga z Manchesterem United. Kto według Ciebie jest faworytem tego meczu oraz czy PSV pokona CSKA Moskwa? Myślę, że w tym kluczowym meczu jednak Manchester, choć w tym roku miała duże kryzysy. Myślę, że na ten mecz się zmotywują na 120% i wywiozą chyba 3 punkty z Wolfsburga. Jednak mecz PSV z CSKA, myślę, to jest trudny przeciwnik. Myślę, że CSKA jest bardzo trudnym przeciwnikiem u siebie. Jednak na obcym stadionie nie grają tak skutecznie. Myślę, że PSV wywiezie też, wyciągnie u siebie na stadionie 3 punkty i awansuje Manchester i PSV. Jako, że nie jestem zbyt wielkim zwolennikiem żadnych z tych drużyn, więc tutaj mogę powiedzieć obiektywnie o tych spotkaniach. No, Manchester w tej Lidze Mistrzów w tym sezonie wiele razy zawiódł, chociażby zremisował z CSKA, potracił też punkty z innymi zespołami. Aktualnie zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 8 punktów. Wolfsburg jest liderem, więc można by powiedzieć, że to Wolfsburg jest faworytem, jednak patrząc się na markę United, na ich poprzednie sukcesy, a także na aktualną dyspozycję w Premiership, uważam, że jednak chyba Manchester United tutaj powalczy z Wolfsburgiem o pełną pulę i wywiezie z Niemiec 3 punkty, natomiast PSV raczej też powinno pokonać zespół z Moskwy. Nie sądzę, aby coś złego im się przytrafiło. Tak więc po tej szóstej kolejce moim zdaniem PSV będzie miało 10 punktów. No i tutaj w przypadku zwycięstwa Manchester United będą mieli 11 punktów, co im będzie dawało pierwsze miejsce, no a Wolfsburg będzie musiał się zadowolić awansem do Ligi Europejskiej, zajmując trzecie miejsce. Przejdźmy teraz do grupy F i spotkania Olympiakosu Pireus z Arsenalem Londyn. Los sprawił, że oba zespoły zagrają w ostatniej kolejce bezpośredni mecz o awans. Grekom wystarczy remis, natomiast Arsenal musi wygrać to spotkanie z przekroju wszystkich spotkań w fazie grupowej. Kto w Twojej opinii bardziej zasłużył na ten awans? Myślę, że Olympiakos bardziej jednak troszkę zasłużyli na awans od Arsenalu, jednak marka i myślę pozycja Arsenalu, mam nadzieję, że wywiozą tam 3 punkty z Grecji, to będzie bardzo trudne spotkanie. Olympiakos może się bronić 1-2 kontry i przesądzą o całym spotkaniu. Jednak ja myślę, że Arsenal z nożem na gardle wywiezie stamtąd 3 punkty z Grecji i awansują również do dalszej fazy Ligi Mistrzów. Tutaj należy zaznaczyć, że w Arsenalu w tym spotkaniu nie wystąpi Alexis Sanchez, on jest skontuzjowany. W mediach można przeczytać, że chyba 3 tygodnie pauzy czeka Sancheza, tak więc no, Arsène Wenger będzie miał nieco trudniejsze zadanie z zestawieniem zespołu. W pierwszym spotkaniu Arsenal na Emirates przegrał 2-3, tak więc no, takim irracjonalnym scenariuszem powinno być zwycięstwo Olympiakosu, jako że no, skoro pokonali Arsenal na ich stadionie, no to u siebie tym bardziej powinni wygrać, jednak nie można też tego definiować w ten sposób. Piłka jest na tyle przewrotna, że w jednym meczu można wygrać 5-0, a w drugim meczu można przegrać 6-0.
Między innymi też mecze Arsenalu z Bayernem to pokazały. W pierwszym meczu Arsenal wygrał moim zdaniem zasłużenie, no a w drugim spotkaniu zebrał Tęgielanie. Także wydaje mi się, że jednak tutaj Olympiakos pozostanie minimalnym faworytem, a czy wygra, przekonamy się już w środku najbliższego tygodnia. Ostatnim spotkaniem, którym się zajmiemy, będzie pojedynek Chelsea-Londyn z FC Porto. Sytuacja jest podobna do spotkania Olympiakosu z Arsenalem Londyn. W tym przypadku Chelsea wystarczy remis, natomiast Porto, aby marzyć o awansie, musi to spotkanie wygrać. Uważasz, że to będzie idealna sytuacja dla The Blues, aby postawić autobus przed swoją bramką, zamurować się w swoim polu karnym? No i taki twój scenariusz, twoja prognoza na to spotkanie. Będzie tak, jak ja mówię, czy jednak uważasz, że Chelsea podejmie otwartą walkę ze Smokami? No, ja myślę, że Chelsea nie postawi autobusu takiego, jak na przykład wcześniej stawiała z drużynami z Bayernem albo z Barceloną. Ten Porto nie jest drużyną tego pokroju. Jednak mecz będzie ciekawy. To są dwie ofensywne drużyny, które kochają właśnie styl grę do przodu. Myślę, że jednak minimalnie Chelsea wygra to spotkanie lub będzie remis. Myślę, że na korzyść Chelsea się skończy ten pojedynek. Jednak nie ukrywam, że będzie wielkim zaskoczeniem, że Porto w takim wypadku może nie wyjść z tej grupy. Bo jednak Dynamo, myślę, że z Maccabi wygra to spotkanie, ma dużo lepszą sytuację i też bardzo ciekawa sytuacja. Przed tym spotkaniem się nam szykuje. Powiem szczerze, po drugiej kolejce, gdy Chelsea przegrała z Porto 2-1, chyba nikt by nie powiedział, że tutaj Portugalczycy mogą drżeć o awans do ostatniej kolejki. Jednak przegrana z Dynamem Kijów sprawiła, że w ostatniej kolejce muszą wygrać. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba też był porażka i remis Porto z Dynamem. Tak więc no, tutaj Portugalczycy troszeczkę sobie skomplikowali sytuację w grupie, no a po tej drugiej kolejce mieli wszystko w swoich rękach, jednak jak już wcześniej wspomniałem, futbol bywa przewrotny i życie pisze różne scenariusze. Ja się przychylam do twojej tezy, że tutaj albo będzie remis, albo wygra Chelsea Londyn i raczej w następnej fazie rozgrywek będziemy oglądali zespół Mourinho, a także zespół Dynama Kijów. Kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Cała Prawda o Futbolu. Moim i Państwa gościem był zawodnik Czarnych Odmuchów Arkadiusz Bąchała. Dziękuję bardzo. Marcin Gat, do usłyszenia.